Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Mieszkańcy ziemi kurpiowskiej. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci przed pomnikiem 5. Pułku Ułanów Zasławskich w Ostrołęce, aby z okazji święta pułku uczcić pamięć i oddać hołd wszystkim jego żołnierzom, którzy swoje życie złożyli na ołtarzu ojczyzny. Pochylamy głowy w skupieniu i zadumie, zespoleni najgłębszym uczuciem czci, miłości i wdzięczności dla wszystkich rodaków, dla których ojczyzna do ostatnich chwil życia była dobrem najwyższym, a ofiarą krwi i życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła. Do was wołam, bohaterscy żołnierze 5. Pułku Ułanów Zamojskich, polegli podczas powstania listopadowego w bitwach pod Wawrem, Olszynką Grochowską i Młynarzami. Was wzywam, waleczni żołnierze Pułku Ułanów Zamojskich, polegli 26 maja 1831 roku w bitwie pod Ostrołęką oraz w innych miejscach bitew z rosyjskim zaborcą podczas powstania listopadowego. Stańcie do apelu! Wzywam żołnierzy 5. Pułku Ułanów poległych pod Kaniowem, Lwowem, Koziotynem, Chodorowem, Zasławiem i innych miejscach zmagań z Armią Czerwoną w latach 1919-1920. Przyjdźcie do nas, bohaterscy żołnierze 5. Pułku Ułanów. Majorze Józefie Pruski. Rotmistrzowie Janie i Stanisławie Udymowscy i Władysławie Tulski. Poruczniku Franciszku Podchorski. Podporucznicy Kazimierzu Bogucki, Edmuncie Gołaszewski i Włodzimierzu Młodzianowski. Podchorąży Julianie Bańka. Kapralowie Leonie Długołęcki, Józefie Janikowski, Henryku Jaskanis, Kazimierzu Karaś, Józefie Laudański, Kazimierzu Trafny, Alfonsie Zbiec, Plutonowi, Ignacy Blicharski, Michale Kukawski, Janie Kwiatkowski, Eryku Nowakowski, Bolesławie Węsak i Bolesławie Wnuk. Wachmistrzowie Władysławie Grossman, Pawle Noctonis i Stanisławie Pilch oraz ułani 77 najlepszych synów ojczyzny, którzy oddaliście swoje życie w wojnie z bolszewikami. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas kaprali Włodzimierza Skowrońskiego, Aleksandra Trzaskę, Juliana Żelaznego i Rajmunda Przestrzelskiego, którzy rankiem 3 i 4 września 1939 roku oddaliście życie podczas rozpoznawania pozycji niemieckich. Stańcie do apelu! Was wzywam, żołnierze 5. Pułku Ułanów Zasławskich, bohaterowie walk pod Czerwinem, Sokołowem, Bielą, Brokiem, Andrzejewem i Zambrowem, gdzie z bronią w ręku stawialiście opór przeważającym siłom niemieckim. Stańcie do apelu! Wołam bohaterskich żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich, którzy po miesiącu wyczerpujących walk 4 i 5 października 1939 roku stoczyli ostatnie bitwy kampanii wrześniowej w rejonie Kocka, wsi Tiłkówka i Woli Głowskiej. Stańcie do apelu! Wzywam was, nieustraszeni żołnierze 5. Pułku Ułanów Spieszonych Armii Krajowej, którzy tu na ziemi ostrołęckiej do końca trwaliście na swych partyzanckich redutach. Przywołuję do nas porucznika Stanisława Stefanowicza, pseudonim Nemo, starszego sierżanta Bolesława Kurpiewskiego, pseudonim Orli, i Jerzego Raka, pseudonim Ślepy. Stańcie do apelu!
Kolejny na polu, fal! Wołam żołnierzy 5. Pułku Ułanów Spieszonych Armii Krajowej, którzy w ramach akcji Burza rzucali na stos swój życia los w bojach na terenie Puszczy Kurpiowskiej, w rejonie Troszyna oraz na szańcach Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. Stańcie do peru! Kolejny do poru, fal! Wzywam kapitana Adama Bednarczyka, wachmistrza Antoniego Chojeckiego oraz żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich, którzy zginęli tragiczną śmiercią w obozach, łagrach i więzieniach w latach okupacji i okresie powojennym podczas represji stalinowskiej. Stańcie do peru! Zginęli śmiercią, cześć! Przywołuję ofiary zbrodni katyńskiej, którzy ponieśli męczeńską śmierć, a wśród nich generała dywizji Piotra Skuratowicza, generałów brygady Józefa Pająka i Edwarda Baranowicza, pułkowników Władysława Berezę, Jana Certowicza, Władysława Kaliszka, Włodzimierza Dunin-Żuchowskiego, Jana Wróblewskiego i Kazimierza Ziembińskiego, podpułkowników Stanisława Wołoszyn-Broczyńskiego, Wacława de Dampierre-Dujal, Michała Fuksiewicza, Jarosława Garlińskiego, Kazimierza Tomasika, Jerzego Kobylańskiego, Leona Łojka, Kazimierza Mikołajewskiego, Juliusza Zdanowskiego i Antoniego Żarskiego, majorów Witolda Gorzechowskiego, Władysława Muszyńskiego, Kazimierza Pyro, Witolda Rejskiego, Eugeniusza Spasowicza, Leona Trojanowskiego, Gracjana Łapczyńskiego i Witolda Żarskiego, kapitanów Stanisława Góreckiego, Kazimierza Bieńko, Mieczysława Boguckiego, Mariana Janickiego, Franciszka Lubczyńskiego, Tadeusza Paczorskiego, Tadeusza Serwatowicza, Adama Wiśniewskiego i Tadeusza Wędrowskiego, rotmistrza Stanisława Kruszewskiego, poruczników Tadeusza Czarnockiego, Jerzego Lorenca, Jerzego Paśpiewskiego, Mieczysława Poplewskiego, aspirantów Wacława Karpińskiego i Stefana Ornowskiego. Stańcie do peru! Zginęli śmiercią, cześć! Wzywam wszystkich żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli swoje życie, pozostając do końca wierni przysiędze złożonej narodowi i ojczyźnie. Stańcie do peru! Kolejni do polu, fal! Przybądźcie do nas dowódcy 5. Pułku Ułanów Zasławskich, którzy przykładnie prowadziliście swoich żołnierzy ku kartom sławy i chwały oręża polskiego. Stańcie do peru! Cześć i pojedź! Do was wołam, rodacy, nie zapomnijcie żołnierzy 5. Pułku Ułanów Zasławskich, którzy swą niezłomną postawą zapisali się w historii ziemi ostrołęckiej oraz w tradycji oręża polskiego. Niech ich postacie i bohaterskie czyny będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków wzorem cnót obywatelskich i najwyższego miłowania ojczyzny. Chwała bohaterom! Cześć i pojedź! Wzywam wszystkich polskich patriotów, żołnierzy, funkcjonariuszy, urzędników, duchownych, obywateli, którzy swoją służbą i pracą utrwalali wolność, suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, a wypełniając patriotyczny obowiązek, odeszli na wieczną wartę. Stańcie do peru! Przywołuję do nas prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zwierzchnika Sił Zbrojnych Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką Marią Kaczyńską oraz ostatniego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego.
Stańcie do apelu! Cześć i pojęć! Wzywam szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generała Franciszka Gongora, dowódcę sił powietrznych, generała pilota Andrzeja Błasika, dowódcę operacyjnego sił zbrojnych, generała Bronisława Kwiatkowskiego, dowódcę marynarki wojennej, admirała floty Andrzeja Kerwetę, dowódcę wojsk lądowych, generała broni Tadeusza Buka, dowódcę wojsk specjalnych, generała broni Włodzimierza Potasińskiego oraz dowódcę garnizonu Warszawa, generała dywizji Kazimierza Gilarskiego. Stańcie do apelu! Cześć i pojęć! Przywołuję biskupa polowego Wojska Polskiego, generała broni Tadeusza Płoskiego, prawosławnego ordynariusza Wojska Polskiego, arcybiskupa generała dywizji Mirona Chodakowskiego oraz pełniącego obowiązki naczelnego kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego, księdza generała brygady Adama Pilcha. Stańcie do apelu! Cześć i pojęć! Wołam wszystkich, którzy w tragiczny poranek 10 kwietnia 2010 roku polegli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w drodze na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Wiernie pracowaliście dla Polski i polegliście, wypełniając patriotyczny obowiązek. Pamięć o waszej służbie dla ojczyzny i tragicznej śmierci pozostanie na zawsze w sercach rodaków. Stańcie do apelu! Dla uczczenia pamięci żołnierzy 5. Pułku Łanów Zasławskich salwa honorowa. Kompania, odchodź! Drugi teren, z tyłu, odchodź! Na pas! Kwiatów pod pomnikiem w hołdzie żołnierzom 5. Pułku Łanów Zasławskich. Proszę delegację o ustawienie się na placu do składania wieńców.